radio Koncita, proszę Państwa, mamy teraz już minut szósty, trochę, bo to już XXI wiek. Zlituj się, Kryśka, tak zlituj się. Banki, proszę Państwa, tutaj do nas wydzwaniają. My tak sprawdzamy, co, kto, ile i na ile procent bierze. I oni tak bardzo chętnie chcą jeden do drugiego, od Annasa do Kajfasza, bo to wiecie Państwo, czyja to sprawka, wiecie Państwo, czyja to sprawka. Od Annasa do Kajfasza i na większe procenty, na większą lichwę. Na większą lichwę, czyli ciebie przerzucą do innego banku i sobie, jak pożyczyłaś 1500, to 3000 oddasz. To też takie niehumanitarne, dlatego Ziobro powiedział, że tych złodziei, tych żebraków, wszystkich wyniszczy. Znaczy zniszczy te banki. Niech sobie jadą do Izraela z gołą dupą, a ludzie oddadzą tyle, ile dostali i bez procent sobie już zarobili. Starczy, starczy. Na równym wózku, na tym samym wózku jadą co i ci oczyszczacze kamienic. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie o tym mowa, bo dopiero pół do drugiej. 13:32. A tutaj mamy Obudź się Polsko ma wiadomości. Dzisiaj numery kont, numery PESEL z tamtego wieku podajemy, 20. Także zapraszamy. I tak przykładowo oczywiście, bo to jest edukacja. Edukacja to jest sztuka, edukacja to jest celowa przesada, świadoma przesada, zmiana dla potrzeb klienta, jak to się mówi, prawda? Radio to FM Euro Koncita Barbie Baby Lunch 13. Radio Koncita! Radio to FM Euro Koncita Barbie Baby Lunch. Radio Koncita. Gościem Radia Maria jest pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom. Panie pośle, została powołana, może jeszcze nie do końca, komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Ma rozpocząć swoją działalność. Komisja jako organ administracji ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Sprawa sięga daleko, bo to tak zwany dekret Bieruta, 45 rok, którego skutkiem było przejęcie wszystkich gruntów przez miasto stołeczne Warszawa, a w 50. po zniesieniu samorządu terytorialnego przez Skarb Państwa objęto nim około 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym około 20 do 24 tysięcy nieruchomości. Czy sprawą, jeżeli się zajmie ktoś na poważnie, konkretnie komisja, myśli pan, że jesteśmy w stanie to uregulować, wyjaśnić, bo minister Jaki mówił, że to no, bardzo poważna sprawa, no, gdzieś nawet mówił o tym, że to mafijne powiązania. No, także grozi śmierć. Pierwsza rzecz to taka, że 8 lat po 89 roku wciąż borykamy się ze skutkami komunistycznego bezprawia. Jednym z takich, jedną z konsekwencji tego jest powołanie tej komisji. No ale ta komisja nie zostałaby powołana właśnie, gdyby w poprzednich latach, właściwie ostatnich dwóch dekadach, działania dotyczące reprywatyzacji w Warszawie przebiegały zgodnie z prawem. Pierwszym celem komisji weryfikacyjnej jest dokonanie zbadania, czy i które decyzje reprywatyzacyjne były podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów. Wiemy, że takich patologicznych reprywatyzacji, niezgodnych z prawem, było bardzo wiele. Historie, no i to były skomplikowane powiązania między światem przestępczym, wręcz mafijnym, a wymiarem sprawiedliwości i urzędnikami miasta stołecznego Warszawy. Czyli pierwszym zadaniem komisji jest weryfikacja tych niezgodnych z prawem decyzji, w gruncie rzeczy wyłudzania
wyłudzania nieruchomości warszawskich od miasta Warszawy czy od Skarbu Państwa. Drugim natomiast zadaniem komisji jest wypłacanie odszkodowań czy zadośćuczynień tym osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku tej nieuczciwej reprywatyzacji, czyli tym ofiarom tych, jak mówimy kolokwialnie, czyścicieli kamienic. Pytanie, czy to były, no, może to wyjaśni sprawa i to wszystko, nad czym będzie pracowała komisja reprywatyzacyjna, ale no, jak urzędnicy do tego podchodzili na przestrzeni lat, no bo to jest sprawa karygodna, jeżeli jeszcze mówimy, ile lat minęło po 89 roku, niby no, gruba kreska, stół okrągły, ale co chwilę, gdy jakieś sprawy wychodzą, to widzimy, że ten stół okrągły i ci ludzie, którzy no, tworzyli Polskę na tamten czas i później sankcjonowali to może w swoją stronę, no kantem poganiany. Czy wiemy, że wiele takich spraw było załatwionych nie przy okrągłym stole, ale pod stołem? Innymi słowy, no, wiemy, że dochodziło do wielu nieuczciwości w tym zakresie, a w konsekwencji krzywd wielu ludzi, bo w praktyce w wielu wypadkach to nie przedwojenni właściciele, czy też powojenni właściciele odzyskiwali te nieruchomości, ale różne osoby, które weszły w posiadanie tych praw w sposób nieuczciwy. Było dosyć dużo fałszerstw. Znamy te przypadki 140-letnich osób, które dokonywały przeniesienia tych swoich praw na osoby ze świata prawniczego, czy urzędniczego, czy powiązane z tymi grupami w Warszawie. Czyli wiemy oczywiście, że nigdy do tego nie dochodziło. No to były bez wątpienia fałszerstwa. Skali tego procederu możemy się tylko domyślać. Znamy bowiem wiele przypadków, które pozwalają powiedzieć, że było to zorganizowanie działania grup no, takich przestępczych, na które się składał właśnie świat jakiś taki przestępczy oraz, ale także urzędnicy, jakaś część wymiaru sprawiedliwości, czyli te powiązania były bardzo różnorodne i obejmowały bardzo różne grupy funkcjonariuszy państwa. Nie jesteśmy w stanie ocenić na dziś, jaka była skala tego procederu. No i temu służy między innymi komisja, żeby pokazać prawdę o tym procesie reprywatyzacji, aby dokonać weryfikacji tych wszystkich przypadków, których dochodziło do reprywatyzacji z naruszeniem prawa. No i tak jak powiedziałem, też istotnym elementem jest ten element ludzki, mianowicie to, że setki tysiące ludzi zostały wyrzucone ze swoich mieszkań w wyniku tej nieuczciwej reprywatyzacji i te osoby powinny otrzymać jakieś zadośćuczynienia za te krzywdy. Tylko tak wygląda, jakby to na nikim nie robiło żadnego wrażenia, ukarali, tak, że tam jest krzywda ludzka, bo ktoś sobie tak a nie inaczej prawo regulował. Znaczy, bezprawie ustanawiał, o tak byśmy powiedzieli, bezprawie ustanawiał. Bo to jedna kwestia jest taka, czy te przepisy, które obowiązywały, były idealne, ale podstawowy problem to był problem nieuczciwości przy stosowaniu tych przepisów, fałszowania dokumentów, jakichś nieodpowiedzialnych wyroków sądowych, no, tak jak już wspomnieliśmy, powiązań między adwokatami a urzędnikami warszawskiego ratusza. No to oczywiście także istotną kwestią jest odpowiedzialność polityczna. Prezydent Warszawy, która no, ponosi tą odpowiedzialność w przypadku większości takich patologii, o których wiemy. No bo to się działo, to nasilenie szczególne, no to co jest ostatnia dekada, a więc czasy rządów Anny Gronkiewicz-Waltz. Być może prace komisji, które na celu mają, tak jak powiedziałem, weryfikację tych decyzji i zadośćuczynienie konkretnym ludziom, to także będą jakimś elementem, który przyczyni się do postawienia jeszcze mocniej kwestii odpowiedzialności politycznej za brak nadzoru, za tolerowanie takich praktyk przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Panie pośle, w Sejmie są procedowane trzy projekty ustaw dotyczące sądownictwa. Mówimy urzędnicy, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie. Dotyczą one Krajowej Rady Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych, tu kwestia nadzoru ministra sprawiedliwości nad prezesami sądów i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Nie dość, że mówią różne organizacje, które skupiają czy stowarzyszenia, skupiają prawników. Sami sędziowie mówią w tej sprawie, tak jak było to wcześniej z Trybunałem Konstytucyjnym. No to teraz próbuje się też robić różnego rodzaju sondaże, że planowana reforma sądownictwa ma na celu podporządkowanie sądów partii rządzącej. Takiego zdania podobno jest prawie połowa Polaków, więc, ale to też na zamówienie konkretnego podmiotu została taka właśnie informacja zebrana i podana. To znaczy, ta, wiadomo, że to jest element takiej propagandy politycznej opozycji, dlatego że 90% zmian w ogóle nawet tych kwestii nie dotyczy takich no, organizacyjno-personalnych. Dotyczy różnych elementów kształcenia sędziów i prokuratorów, organizacji sądów, procedur sądowych. Natomiast uwaga opinii publicznej skupia się na jakimś wąskim wycinku tych spraw i ten wycinek spraw związany z koniecznymi zmianami, także personalnymi, jest no, interpretowany właśnie w kontekście takiej bieżącej walki politycznej. Zarzuty te są nieprawdziwe, są wyolbrzymione, są no, takie bardzo mocno stronnicze. Chodzi natomiast o to, i tutaj, żeby powiedzieć kilka słów, na czym te zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych polegają. Mianowicie dotychczas nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi sprawował minister sprawiedliwości. Problem był tylko taki, że aby dokonać jakiejkolwiek zmiany personalnej, jeśli chodzi o prezesów sądów, musiał zasięgnąć opinii środowisk prawniczych. No i tutaj nie było zgody, w związku z tym ten nadzór administracyjny i odpowiedzialność, ten nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości był iluzoryczny. Minister nie mógł wypełniać tej swojej funkcji, stąd nasza propozycja, aby dokonać zmian takich, które nie wpłyną na niezawisłość sądownictwa, sędziów, ale jednocześnie stworzą ministrowi sprawiedliwości realne możliwości oddziaływania, także jeśli chodzi o no, takie patologie w sądach. Wiemy na przykład o aferze sądowej w Krakowie, sądzie apelacyjnym, gdzie zarzuty wynoszą 10 milionów złotych. No i chodzi o to, żeby w takich sytuacjach minister sprawiedliwości mógł odwołać takiego prezesa, którego działania no, absolutnie nie są w interesie wymiaru sprawiedliwości. Myśli pan, że to coś pomoże, jeżeli chodzi o to usprawnienie czy funkcjonowanie sądów? No bo z jednej strony dziś pokazuje się, no niby miałoby nastąpić upolitycznienie, ale tak naprawdę cały czas obywatele naszego kraju, Polacy, mówili, ile niesprawiedliwości się dzieje, ile patologii jest w sądownictwie. Więc czy te dwie sprawy możemy z sobą łączyć, czy też ta reforma, czy to, co planuje minister sprawiedliwości, planuje rząd, rzeczywiście sprawę ułatwi, wyświetli też pewne rzeczy, patologie, ułatwi funkcjonowanie sądów? Bez wątpienia istnieje jakiś związek między z jednej strony złym wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej niechęcią środowisk prawniczych do wykonania reformy, no bo ten stan wymiaru sprawiedliwości, w którym nie wiem, 80% obywateli uważa, że sądy są zbiurokratyzowane, 82% narzeka na przewlekłość postępowań, niemal 50% uważa, że sądy nie działają. Te wyniki kształtowały się przez wiele lat. A mimo to środowisko prawnicze nie chciało podjąć działań, które by doprowadziły do uzdrowienia tej sytuacji. Zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, są bardzo obszerne. One nie dotyczą tylko kwestii tych, o których dzisiaj mówiliśmy, ale dotyczą także na przykład uproszczenia procedur sądowych, dotyczą unowocześnienia sądów. Jest tutaj wiele elementów, które składają się na tą reformę i jesteśmy przekonani, że jeśli uda się całość tych zmian wprowadzić, to dojdzie do istotnej zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale prawda jest też taka, że do tej zmiany potrzeba czasu, więc mamy nadzieję, że najważniejsze zmiany zostaną przeprowadzone w tym
wypłacić na początku tego roku, ale później potrzeba będzie kilku lat, żeby wszystko do ostatniego przepisu wdrożyć. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę, za komentarz. Życzę dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Mówiłam, że będzie na temat reprywatyzacji o złodziejach.